cool, right? Want to know where I got it? What? Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj sobie nagramy skill boostera. No, skill boostery, tak jak zawsze powtarzam, pojawiają się rzadko, więc ostatni był ho, 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 ile czasu temu. Ale od tego czasu nazbierało się trochę ciekawych trików, więc zaczynajmy. A więc pierwszym trikiem będzie taki one-way smoke z Majora. Pewnie część z was też go widziała, ale wiecie, zobaczyliście, zapomnieliście. A ja wam przychodzę z pomocą, żeby wam wytłumaczyć i dokładnie pokazać, jak go wykonać. Rzucacie go w sytuacji, kiedy terroryści sobie wchodzą longiem lub nawet shortem, ale głównie longiem, jeśli rzucają już smoka na przebieg na CT, wtedy możecie tego smoka, że tak powiem, puścić. A więc ustawiacie się w tym miejscu, to jest trik od Shoxa, by the way. Kucacie i mierzycie w tą kropeczkę. Normalnie lepsze smyczki. Następnie z tych worków wskakujecie tutaj. I teraz tak, sytuacja jest taka. Jeśli będziecie tutaj stali, to na początku nie będzie was widać, po paru sekundach ten smok się troszkę przyjaśni i będzie widać waszą głowę, co wam zresztą zaraz pokażę. No niestety tutaj terrorysty. Pokażę wam to jeszcze raz. Więc tutaj sobie dajemy smokacza. I będzie was, mniej więcej na początku was nie widać, dopiero w tym momencie, ale nikt w to miejsce nie patrzy, nie? Dopiero po paru sekundach widzicie, o, teraz się to przejaśniło, więc polecam wam kusnąć, kiedy jesteście absolutnie niewidoczni w tym miejscu. No i też o tyle to jest super trik, o kurde, że jeśli tutaj stoicie i te smoke sobie rzucicie, to shorta też macie one way'a tutaj. Zresztą mogę wam to jeszcze raz pokazać, czemu by nie. Macie, widzicie, również bardzo fajnego one way'a tutaj. Tylko tutaj jest akurat biała ściana, więc być może łatwiej was będzie zauważyć, ale raczej teoretycznie będzie w to miejsce się za bardzo wpatrywało. Więc macie bardzo fajnego one way'a na dwie pozycje, tylko musicie uważać, żeby oczywiście nie stać dupą do akcji, jak short wam wbije, tak? Więc polecam na przykład, jak jest splita, spalić sobie shorta, potem jak już wchodzą długą, tego smoka rzucacie, tak? I potem możecie sobie robić, co chcecie z tym smokiem. Trik numer dwa to jest taki bardzo fajny smok, który podesłał mi akurat widz, więc tutaj po raz kolejny mówię, że jeśli macie naprawdę coś oryginalnego, to bardzo chętnie bym to zobaczył, tylko nie wysyłajcie mi już tysięcznego sposobu do rzucenia one way'a w oknie na mirażu. A więc tutaj ten trik polega na tym, że możemy sobie zasmokować, nawet nie sobie, tylko naszym teammate'om, zasmokować maina z mida. Robimy to z tej pozycji i to jest 128 tick rate, nie wiem jak to działa na 64, przypuszczam, że może to wejść nawet tak samo. A więc tak, potrzebujecie dosyć tutaj dokładnie mierzyć, więc polecam poćwiczyć. Tutaj macie takie cegły, nie powiem wam dokładnie na którą patrzeć, po prostu musicie to sobie zapamiętać, że to jest ta cegła, czy tam raczej ta przerwa pomiędzy cegłami. Mierzycie tutaj i tak jakby 2 piksele w lewą stronę i jump, tak jak mówię, 128 tick, ale na 64 też polecam przetestować. No i widzicie, smoke wchodzi perfekcyjnie tutaj na tą wyższą część maina, no perfekcyjny smoke do maina smida. Ok, trik numer 3 to jest coś, co jak na to wpadłem, to pomyślałem, kurde, niemożliwe, że nikt na to wcześniej nie wpadł, bo dla mnie to jest tak oczywiste i przydatne, że albo nikt na to faktycznie wcześniej nie wpadł, albo ludzie na to wpadli i o tym zapomnieli. Popatrzcie. Przypuśćmy, że teraz mamy najlepszego respana mida i zeczniemy sobie biec na 55. No to jest tak naprawdę optymalny res, nie wiem, czy to aż tak dobry da się mieć. Więc biegniemy sobie. Czyli 55, mniej więcej 8 sekund, jeśli tam mniej więcej tam dobrze policzyłem i dobrze to wszystko zrobiłem, więc mniej więcej tam zajęło to 8 sekund, żeby spikować okno. I teraz popatrzcie, dlaczego ludzie nie robią w tym miejscu run boosta? Dla mnie to jest strasznie oczywiste, bo tutaj w tym miejscu jest taki opad, który się perfekcyjnie nadaje właśnie do zrobienia takiego prostego run boosta. Jak go wykonujemy? Po pierwsze, dwie osoby z najlepszym respem na mida muszą go wykonać oczywiście i osoba z najlepszym respem jako pierwsza wyskakuje tutaj na dół, tak jak ten bot. I osoba z drugim respem od razu na nią wskakuje, zaraz jak się zaczyna runda. I teraz spróbuję to zrobić botem, będzie to ciężkie, ale i zobaczymy też właśnie, ile nam to sekund zajmie. Zacząłem na 0,50 i byłem gotowy do strzału tak na przełomie 44 i 43, z tego co zauważyłem. Więc naprawdę różnica jest około sekundowa. To jest naprawdę bardzo duża różnica, ponieważ AWPR. No, spróbujemy sobie teraz na przykład najlepszy rezerw, jaki można mieć. Chyba tutaj mniej więcej, nie? Tak na oko. No, lepszego chyba się nie da. 20. No, czyli jesteśmy prawie równo z tą osobą, widzicie. A zresztą taki rezerw na mida to jest rzadka sprawa, żeby AWP miał, bo zwykle jest tak, że jednak wiecie, ten kto gra tą AWP, to jednak gra obojętnie jaki ma rezerw i idzie sobie do tego okna, na matchmakingu przynajmniej, nawet na jakimś face'icie. No chyba, że ktoś ma na przykład gra okno i gra z tego miejsca, ma rezerw w tym miejscu, no to faktycznie wtedy nie pikuje okna, tylko to robi w jakiś inny sposób. Ale według mnie to jest bardzo przydatny trik,
i polecam wam go spróbować i napisać mi, jakie właśnie były rezultaty tego i czy dało wam to jakąś przewagę, czy i tak was AWP ściągnął. Trik numer 4. Ok, a więc teraz wam pokażę trik, który jest w moim notatniku już przez około 2 lata. Wysłał mi go widz i jakoś tak nigdy go nie umieszczałem, ale tak się zastanowiłem ostatnio, to w sumie jest całkiem przydatny. Nie jest jakiś super mega, nie wiem, że wam da zawsze killa pewnego, ale jest na pewno warty spróbowania raz czy dwa w meczu. A więc trik polega na tym, że nasz teammate nam rzuca one way'a i my sobie tutaj podchodzimy. Oczywiście najlepiej jak sobie mamy dobrego respa i przeskoczymy sobie tutaj od razu do ventrumu. Nawet tutaj, wtedy ten one way jest rzucany, jak na przykład, nie wiem, jakieś granaty polecam, no whatever, tak? Różnie tam się zachowują terroryści. W każdym razie one way wygląda w taki sposób, że stajemy sobie tutaj i mierzymy gdzieś tak w tą lampę, w to miejsce, ale mniej więcej tak mi się wydaje, że to najlepiej wygląda wtedy, czyli coś takiego. I cały trik polega na tym, żeby stać na samej krawędzi tutaj tego, widzicie, podwyższenia. I mamy bardzo taki, no nie powiem, że jakiś superanski widok, ale na pewno wystarczająco dobry widok, żeby zauważyć jakichś przeciwników, a oni nas mają bardzo ciężko zauważyć, co wam zaraz zresztą zaprezentuję. Głównie dlatego, że no mniej więcej na rogu stoi, głównie dlatego, że ściana jest też koloru takiego zielonkawego, więc tak jakby ten kolor tutaj się troszkę maskuje, chociaż ona też troszkę jest jaśniejsza, ale widzicie, no ten cetek się dosyć mocno tutaj maskuje i według mnie ciężko jest go zauważyć, więc taki, o kurde, lag dostałem. Więc myślę, że taki triczek, tak jak mówię, raz czy dwa można w meczu spróbować. O, widzicie, jestem Forsakenem. Tak się dzieje, jak się ma dual PC streaming setup i ma się program, który myszkę przenosi na drugi komputer. Mogę wam takie coś nawet zaprezentować, patrzcie. Bum, robię to drugą myszką teraz. To jest mój tajny trik, o kurde. Dobra, już jest git. No i trik numer, o, co się dzieje? Halo? Myszka mi się chyba rusza, kabel jakby jest nienaciągnięty i pewnie kabel troszkę myszkę z powrotem ściąga w dół, przez co ciągle ten bug no nieważne, trik numer 5. Okej, to ostatni trik to będzie zakarada, który wam pomoże zajmować longa. I o co w tym chodzi? Popatrzcie, kiedy zajmujecie longa na jakimś matchmakingu, by the way, jeśli wam wodzą longa, to polecam po prostu iść na niego w trójkę i go zająć w trójkę, wtedy będzie o wiele łatwiej i to jest całkiem normalna sprawa. Żeby tutaj w trójkę iść na longa i bardzo często mnie randomy tym wkurzają, że im się mówi, że trzeba iść w trójkę do longa, a oni tego nie rozumieją i sobie dalej idą na shorty, tak jakby w ogóle coś tam w tym shorty potrafili zrobić. No nieważne. W każdym razie, jeśli zajmujecie longa, to na takich matchmakingach najprostszym sposobem jest po prostu spalenie anarchii, tak? Tutaj nie ma żadnej filozofii. Co tam to umożliwia? Jeśli mamy dobry resp i spalimy tutaj anarchię, to dzięki temu możemy zabić po jakimś flashu od naszego teammate'a, który może wyglądać w taki sposób, na przykład mierzymy w to. I to jest fajny flash, który w miarę na rogu wybucha i to za naszymi plecami. Lub na przykład jest też taki fleszyk, który nasz teammate może rzucić już tutaj, już mniej więcej z tego miejsca. I to też zawsze bardzo fajnie oślepia. Natomiast oprócz właśnie takiego zajmowania samolotowe, no to jeśli gramy z teammate'ami, no to wiadomo, że są bardziej zaawansowane sposoby typu na przykład, nie wiem, poczekanie, aż na przykład smog gdzieś tam z auta poleci na anarchię, a następnie spalenie niebieskie i po fleszu wychylamy się w dwójkę i zabijamy. Jeśli mamy team, to możemy skoordynować to i zajmować longa na różne sposoby, ale tak jak mówię, na jakichś randomowych meczach to bardzo dobrze jest po prostu spalić anarchię. No i teraz problem w tym, że spalenie anarchii jest generalnie rzeczą ryzykowną, ponieważ jeśli nie potrafimy tego zrobić w sposób taki, bo to jest no, w miarę ciężkie, żeby ten timing wyczuć, jednak czasami to się będzie odbijało od tego, albo na przykład nie będziemy robili coś takiego, no to faktycznie ciężko może być nam spalić tutaj tą anarchię w taki sposób, żeby się nie wychylać tak i nie rzucać molotowa, tak? No bo na pewno wtedy nas AWP zabije, to jest więcej niż pewne. A więc mam dla was właśnie bardzo fajny i prosty, no prosty może nie, to jest akurat ciężki trik. Jeśli sobie biegniemy na longa, to nasz teammate oczywiście tam może do nas czekać z flashem, natomiast my sobie biegniemy longa, patrzymy się prosto do ściany, mniej więcej troszkę też wyżej i potem, wiadomo, dzięki temu nie dostajemy flashami i potem troszkę jakby w lewą stronę myszkę skręcamy i następnie w momencie, kiedy jesteśmy w tym miejscu, rzucamy molotowa, czyli wygląda to w taki sposób. I biegniemy sobie wtedy dalej. No teraz akurat nie trafiłem, ale o tym zaraz sobie powiemy. I w tym momencie, jak my jesteśmy gdzieś w tym miejscu, nasz teammate rzuca flesza, my sobie tutaj molotowa rzucamy, przebiegamy. Przeciwnik nas nie może oczywiście zabić, bo ma biało, plus my sobie tutaj spokojnie przebiegamy, wyciągamy gdzieś w tym momencie broń, zabijamy go i mamy longa zajętego. To jest fajny sposób, możecie to sobie przetestować. Natomiast mef, w jaki sposób wiedzieć, czy ten celownik ustawić w taki sposób, czy nam to tak wejdzie, czy ustawić to w taki sposób, teraz mi wejdzie na 100%. Więc już wam mówię, jak sobie z tym poradzić. Jeśli gracie faktycznie longa i zajmujecie longa, no to oczywiście nic nie szkodzi, żebyście sobie wpisali cel showpus. I teraz ważna jest tutaj ta liczba. To jest właśnie kąt tutaj
horyzontalny? Chyba tak. I ważne, żebyście mieli w momencie, kiedy ten molotow puszacie, liczbę minus 170. I teraz wam pokażę, teraz troszkę też do góry sobie popatrzymy. I mając minus 170, teraz wam pokażę w tym momencie, kiedy jesteśmy tutaj, puszczamy nasz żywy przycisk myszki. I wygląda to w taki sposób, widzicie, molotow wchodzi idealnie w sam środeczek tutaj anarchii. A więc to było tyle, o teraz wam pokażę jeszcze raz. Cyk. A tu mnie całkiem spoko. No tak jak mówię, to było tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie koniecznie subskrypcję, jeśli chcecie więcej w miarę wartościowego kontentu jednak z Counter-Strike'a na moim kanale, mi się tak wydaje przynajmniej. No i tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, no i narka.